Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowa dzisiejsze to mięta, ruta, jarzyna. Jakiś czas temu podobne słowa, choć z innego fragmentu Ewangelii, dotknęły mojego serca. No i algorytmy YouTube'a nieźle to wszystko poprowadziły, bo stał się ten film dość popularny. Dzisiaj nie ze względu na ilość wyświetleń wybrałem te mięte, rutę i jarzyny, ale dlatego, by kolejny raz jakoś w kontekście tego słowa, które jest bardzo podobne do tego, o którym wspomniałem, zweryfikować to, co dajemy na jałmużnę. Jałmużna jest kluczowa, cedaka, czynienie miłosierdzia jest kluczowa w rozeznaniu tego, czy jesteśmy chrześcijanami, czy żyjemy Ewangelią. 2000 lat męczymy się z tym, że nie potrafimy w naszych wspólnotach i w naszym życiu osobistym wprowadzić dziesięciny, oddawać 1/10 z tego, co mamy, właśnie tym, którzy potrzebują. 2000 lat nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. I dzisiaj, kiedy modlę się tym słowem, to się zastanawiam, czy to, co daję na jałmużnę, czy to, co jest moją cedaką, czy jest rzeczywiście miłosierdziem. Bo jeżeli nie jest miłosierdziem, to nie jest cedaką. Niech nas strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I proszę Was, pomimo tego, że dzisiaj w słowach są mięta i jarzyny, to proszę Was o łapkę w górę, subskrypcję i udostępnianie. Do zobaczenia jutro.